Cześć, tu Oluś i tatuś, tatuś Oluś. Siemanko, niezłe wdzianko, dzisiaj Matchbox. Niech przeszkadza i no wiesz dzisiaj co. Dzisiaj Matchbox jedzie. Matchbox jedzie, mamy na ratunek w kanionie zestawik. Mamy 15 resoraków, które otworzymy i wam pokażemy. Zrobimy historyjkę, zobaczymy co ten zestaw kryje, prawda Olusiu? Stworzymy własne może jakąś historyjkę ratunku, wszystko się dowiecie. Wkrótce zaczynamy od otwierania, bo na pewno nam się do zestawu przydadzą. To otworzymy pierwsze 5 tych rysoraków. Gdzie jest? Tak. Chevrolet 2014 Chevy Silver Rodo 1500 Rod Mauler 16 Ram Ulti Flower 5.7 GMC i tak dalej. I na końcu Jeep. Tych nas się dowiecie później. Teraz otwieramy te. Okej. Okay. Otwieraj Olusiu. Na razie... Nie pokazuje nas. Dobra. Oluś, tak, otwieraj. Położymy tu je. Położymy. A, bo tu są nazwy teraz tak. Tutaj jest moja ulubiona. To jest taka. Która jest ulubiona? Z czaszką. Zaraz pokażesz. Ona się razy, odczekaj. Z czaszką? Ona się, poczekaj, to jest trzecia. Raz, dwa, trzy. 16 Ram Utility Flatbed. Nice. Nice. Everybody, pomarańcze. Wyciągamy. Resoraki nie pasuje. Może ci pomogę, co? Nie, dobra. Dobra. Ja chcę sam. Dobra. To jest trzy. Dwa. Jeden. Ale nie, bo zliczy, że resoraki tu masz otwieranie. Tu. I wysuwamy. Wysuwamy. I pokazuj. Tata. Niech to zrobi. O, ale fajne. To jest fajne. Tata, no, słucham cię. To jest moje ulubione. To jest ulubione, czyli na pewno nam się przyda w akcji w kanionie. A czekaj, rysoraki, superosko. Dobra, teraz następny. Ten to słabo, bo ten jest taki ciężki, że ten na przykład dobrze, do polowania. Tak, pokaż. Ten bardzo ale się odbija. Patrz. Dobra, zobaczcie, superoskie kółeczka. Ten, tata. I realistyczne. A wiecie od kiedy te rysoraki Matchboxa są robione? Pamiętasz? Od ilu? Od 70 lat? Od 70 lat? Wow. 70 lat temu jeden człowiek, stworzyciel Matchboxa, zrobił miniaturki prawdziwych aut. A dzisiaj aut i to tak ma się 78 lat. Nie wiem, nie, no więcej ma, na pewno nie, już na pewno chyba nie żyje, nie wiem. Jak wy wiecie, napiszcie w komentarzu. Dobra, mamy 5 rysuraków, czyli to jest ten, co stwierdził Oluś, że jednak ten jest najdebeściarski. Później najpierw mówiłeś, że ten, gdzie on jest? Że ten z czaszką. Tutaj troszeczkę tak zwany starodawne autko. Nie, bo rozwalimy aparat. I ostatni taki jeepik. Dobra, lecimy z otwieraniem. Myślę, dobra, że przy składaniu albo wytniemy, albo przyspieszymy. Tu masz, tu się wciska. Dobra, tu. O, ja lubię wciskanie. Dobra, wciskamy. A, poczekaj, tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Dobra, mogę? Zanim otworzysz. Tędy, tata. Zanim otworzysz, mogę? Ten zestaw można połączyć z innymi zestawami, gdzie jest tutaj, zobaczcie, pokazane na rysuneczku, że wszystkie te zestawy Action Adventure Drivers, a nie Adventure. Mój kolega Szymek ma... No wciskaj, taki, otwieraj. Takich około połowę. Takich około połowę. Uuu, jak to fajnie się otwiera, zobaczcie. To tak jest. Jest instrukcja obsługi. Instrukcja, to tam nieważne, poradzimy sobie bez. Tak, na pewno. Daj, i teraz wyciągamy, czekaj, mamy jedną część. A to duże. Drugą część. Uuu, jest niedźwiadek, wszystko się dowiecie. Tata. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest takie duże? Uuu, i krokodylek. Lodzio, miodzio, lodzio. I jeden. Auto! Resurrect. Pokaż, widzą. Zobaczymy, czy się odbija. Nie odbija się. Ale trochę tak. Trochę tak. Chociaż on powinien... Dobrze, bo on dobrze. To jest taki, wiesz. I tu tata, najważniejsza baza, z której będzie wyjeżdżał pojazdik, która ma... wydaje dźwięk. Tata, ten się najlepiej odbija, zobacz. Aha, ten ma najlepsze Resurrector. Znaczy Resurrector, tylko ten. No, nieważne. Dobra, lecimy ze składaniem. Ja
zbudowani, że tak powiem. Poczekaj, dźwięków jeszcze nie włączaj. On się prezentuje. O, taki jest. Tu mamy krokodylka, że jak wpadniemy do wody, to nas zjadamy. Tu wyskakuje na nas. Poczekajcie, żeby widać. Tu wyskakuje na nas niedźwiedź. Tutaj mamy drogę, która się może, znaczy trzeba uratować, bo tu ktoś utknie, a tutaj przygniotło nam turystę. Zobaczymy, okej. Znaczy niekoniecznie, bo nie zawsze musi, może być przygnieciony, ale nic mu takiego nie jest. Wkładamy do bazy naszego ratownika. Tak, musimy w tą stronę, ja będę przekręcać, jak się będziemy bawić. Czekaj, pokażę widzom. No. Tutaj jest ten turysta. Tu turysta jest. Tutaj jest turysta. I on... poczekajcie. Ale nie, to zobacz. Podczas zabawy. No, chcę pokazać. Dobra, najpierw widzom. Zobaczcie, tutaj jest zagnieciony. Jak się to odpali. Znaczy nie odpali. Wjedzie się w to, czy uratuje się tutaj, to wtedy on wychodzi spod tej skały. Dobra, teraz jest schowany. Mamy ratownika, kogoś musimy tutaj... że utknął, zobaczcie, utknął nam tu pojazd na górze, może nawet na samej górze. A, albo tu, dobra. I teraz my będziemy... Dwa pojazdy. Dwa pojazdy. Ten chce wypchnąć tego, ale ten może spaść. I teraz potrzebna jest pomoc. Okej, dobra. Zaczynamy zabawę. Gdzieś tu się zaczyna? Nie, tu jest pojazd ratunkowy. Tu, ty masz, on jest w środku, ten, który jest w zestawie, tak? Okej. Okay. Alarm, alarm, wyjeżdżaj, Olek, ja wyjadę ci. Olek, ja ci wyjadę, dawaj. A ty jedziesz, jedziesz, kochanie. Helikopter jedzie. Zobaczcie, jedziemy tu, uwaga, podnosimy szlaban, uważaj, bo tu jest, zobaczcie, jak się trzęsie ta droga. Tata, no poczekaj. No, musisz tak, żeby widzowie widzieli. Zobaczcie, tam czeka, o Jezu. Nie udało się wypaść, przestraszył się, jeszcze raz próbuję. Ratuj, bo tam był człowiek przygnieciony. Jeszcze raz próbuj. Dawaj, teraz go min. Dominął. I uwaga, poczekaj, poczekaj. Najpierw próbujesz, poczekaj, najpierw próbujesz tu podnieść, tak, podnosisz, podnosisz, podnosisz. Podnosimy ten kamień autkiem. Jest uratowany. Teraz. No, spokojnie. Jeszcze raz powtórka, żeby widzowie widzieli. Patrzcie, jak on ratuje te autka, teraz z tej strony. On tu podjeżdża, uderza w tą skałę, żeby zrobić... Poczekaj, ale delikatnie, nie musisz uderzać. Trzy, cztery. Jest, uratowani! Zjeżdżają tutaj do garażu. Czemu się spodobał? Człowiek też jest uratowany, wyszedł spod skały. Poczekaj, kochanie, poczekaj. Mamy tutaj zatrzymanie. Tak? Na przykład te auto mają wypełnienie. Oni nie zawsze mają. Jakie wypełnienie? No co, tutaj na przykład mają ten. Tutaj na przykład mają do kierowania, kierownicę. To zawsze mają, ten z matchboxa zawsze mają. Zobacz, że każdy ma... w środku. Nie mylisz się, kochani. Okej, okay, teraz... Kolejne otwieramy. Poczekajcie, ja jeszcze zrobię jedną przygodę. Poczekaj. Teraz moja. Teraz wyobraźmy sobie, że ratujący utknął też sam. I ratujący, który chciał uratować, wypchnąć tego. Drogi kolego, oczywiście jest... Poczekaj chwilę, nie hałasuj. Daj nożyczki na chwilę, bo chcę tylko to... Dobrze, otworzyć. Dziękuję. Tu jest droga i ja jadę tym silnym, ciężkim. Jest alarm? Ej, to miałem... Jest! Nie ma alarmu jeszcze. No. Zobacz. No, co to się stało? Ej. Jest alarm. Jadę ratować. Idzie, ktoś zamroził auta. Krokodyl, ciekawe jak wpadnę. Ugryzł mnie w koło! A zrobiło mi się wesoło, jadę dalej. Mijam. Próbuję podnieść tutaj. Tu podnoszę, ratuję przechodnia. Nie przechodnia, tylko turystę. I teraz muszę uratować te dwa autka. Trochę je popchnę do przodu. Jeden, dwa, trzy. Popchnąłem. I czy mi się uda ich uratować? Poczekaj. I ratuję.
Kamion, uratowany turysta, znowu się zawalił. Wsiadaj, turysto! Zjeżdżamy. I uratowani. Super, raz. Zobacz, policzymy, ty wyciągaj, zaraz będziesz pokazywał, a my policzmy, ile jest dźwięk. Ja wyciągam teraz takim sposobem. Tylko żebyś nie uszkodził. Tutaj tak. I teraz to się uszkadza, zobacz, wbiło. I zaraz, tutaj no. Dobra, liczymy teraz ilość dźwięków, ile jest. Jeden. Dwa. Nie wiem, co on oznacza. Jakby nie mógł odpalić. Może węże. Trzy alarmowe. Cztery. Helikopter, że nadlatuje. Odpalenie jakieś inne. Pięć. To już było. Ale tu jest zawaleniem, czyli to jest sześć. Helikopter był. U, niedźwiedź. Siedem. To było. To było. Nie wiem, siedem. Zobaczcie, sprawdźcie sami, jak będziecie mieli ten zestawik. Pamiętajcie, można je. A, jeszcze jest wilk. Jest wilk. Osiem. A może więcej? Tych nie było. Dziewięć. Ciekawe, ile? Napiszcie w komentarzu, ile może mieć tych dźwięków. Helikopter już był. Dobra, zestawik czaderski. Teraz ale wyciągasz te autka, nie przeczytaliśmy, co tutaj jest. Tu jest, kochani, z tej paczuszki jest 1951 Hudson Hornet, czyli ten oto. Kochani, bo. Tylko chciałem wam pokazać. Zobaczcie, tutaj są najciekawsze, tutaj jest dźwig, ciężarówka. No to zależy dla kogo. Niektórzy lubią starsze autka, inni lubią takie. To są starsze. Do robót. Nie, to nie są starsze autka. To są robot drogowych i innych takich. Tu Hudson Hornet, czyli taki pojazd jak w autach, ten pierwszy, co w pierwszej części, nie wiem czy pamiętacie, co on się ścigał, ten, a potem był burmistrzem. Drugi jest Chevrolet, Chevy Cambro, trzeci Ford Coupé. Ford Coupé to już masz tu jest, on jest czaderski, zobacz jakie ma rysoraki, Ford Coupé. Tu jest, a to jest Chevrolet Camaro 79 roku. Chyba. Superowskie. Mamy tu jeszcze Pontiaka. O właśnie, to było to. To jest Pontiak. To był ulubiony fan, w sensie ten, co uczył z Zygzaka McQueena. Takie miał auto. Okej, okay. Ja tu otworzę te dwa. Dobra, wyciągnij ty. No chciałem ten. No przepraszam. Wybaczysz mi? Okej, okay. Obrażony. Pokaż, kochanie, widzę. Takie fury to kosztują po kilka milionów. Takie. Superowski, zobaczcie. Ten na to, na co czekałem. Glinę. Mi się ten podoba. A wy napiszcie w komentarzu, który wam się z tej piątki najbardziej podoba. Jedziemy z kolejną piąteczką. W ogóle, Oleg, stój. Jeszcze mi nie chodzi. Subskrypcje, dzwoneczek, o Matko Boska Częstochowska, zbliżamy się. Uuu, ten to przewozi chyba taki ty. Ale to możemy. Nie, to jest nie, to jest ten. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak? Czyli to jest ten. Tilt and tip. Tilt and tip. Pewnie do przewożenia, nie wiem, na przykład węgla, to nam w Polsce teraz trochę brakuje, to niech nam przewożą z innych krajów. To jest ten. To jest dla mnie najciekawsze. No to wyciągaj go. Nie, czyli właśnie... buldożera. Najciekawszy na koniec. Dobra, najciekawszy na koniec. Kolejne autko. I nie, to jest... Te w miarę. Ram Flood Butter z 2016. Taki co na budowy dojeżdża. Zobaczcie, on ma jakiś sprzęt. Coś do pomocy. Wyciągnąć, może też scholować, może przewieźć. Dobra, co nieco. Tak. To mamy drugi. Powinno być potrzebne. Pewnie jest taki zestaw, to się... Tutaj nie wiem, jest taka dziurka, ale fajny! Ale czaderski, a jak on się zwie? Który to był? Czwarty. Water Worker, czyli woda, wodę przewozi. Ale zobaczcie, jest tylko jednoosobowy, kabina na jedną osobę. Patrzcie, teraz coś bardzo ciekawego. Ale zero. Patrzcie, teraz coś bardzo ciekawego. Coś, co ma tutaj coś ruchliwego. Ruchliwego, kopareczka. No rozerwij, daj ci rozerwę to. Tego muszę. Dobra. Tego muszę. Ała, zacząłem się, ja wiedziałem, że się komuś stanie. Uważajcie, bo ten plastik jest... Naprawdę? Twardy. I jest kopara. Nie jest twardy, tata.
O, ma kółeczka też pod spodem. Zresztą jest tylko słabo. Dobra. I zobaczcie, kopara chodzi. Czaderski. Też jednoosobowy. Chociaż z tyłu może chyba usiąść druga osoba. Ja wiem, można mu coś włożyć na przykład tutaj. Nie, to wypadnie. Bo jest do góry. Jakby było od dołu. No właśnie, to chyba żebyśmy robili tak. Ty, można tym jeść, zobacz. W sumie racja. Ty skup się tam na otwieraniu. Naprawdę bardzo fajne. Piąty. Oceniajcie, pamiętajcie, oceniajcie około od 1 do 10. Tak jest, od 1 do 10. Zaraz pokażemy wszystkie w sumie 16, bo 16 był w zestawie. I ostatni z tego nareszcie. Dawaj. 3, 4. Też się rusza. Tu można na przykład podnieść. Zobaczcie. Tutaj można już. Też jeździ. Co to jest porównanie do tego. Ale tu pokazuj widzom, tu widzą. Siema mordu, zostaw lajka, bo inaczej ci przyjadę. Zostawiłem, a subskrypcję z dzwoneczkiem też. Dobra. No raczej nie inaczej. Kolejny. To ja teraz będę głosem. Ja, daj. Nie, ja, daj. No, no daj, no. Nie, no. No dobra, no dobra. Hej, zostawiłeś łapkę w górę Olsiowi i tatusiowi i subskrypcję z dzwoneczkiem? Nie. No to masz w zamian. O, hej, hello, co prawda, nie zostawiłem jeszcze łapki i subskrypcji i dzwoneczka, no ale zaraz to się naprawi. Ale posłuchaj mnie, przywiozłem ci węgiel. Dwa, nie, trzy, nie, już zostawione. Cztery, pięć. Dobra, uwaga, prezentacja tych widzą. Jeden, pierwszy, ten wodny. Nie, kolejny ten, kolejny ten. No dobra, czyli spuszczamy. O, przewrócił się. Tak. Jednak go przeważyła, teraz próbujemy, poczekaj, jak kolejny weźmiemy do przodu, ten, to ten bardziej. Jo, udało się. Tamten z bombą, kolejny z winy, kolejny z czaszką, kolejny z tym, kolejny z... Puszczaj tego! No, ale nie tak, Olu. Pokazujemy zestawik czaderski i teraz 16 liczy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zobaczcie, jest jeszcze taka zabawa. Taka. No, dawaj. Super. To już teraz, kochanie, podnieś je i przynieś. Dawaj, ruchy kluchy. Dawać ostatnie. Już się z wami żegnamy. Czaderskie resoraki. Olek, ile dajesz, jaką ocenę tym resorakom? Wszystkim? Od mecz boxa. 8,5 na... Czemu tak słabo? 8,5 na 9, czyli prawie 100%. A powiedz, a który jest na dychę z tych wszystkich? Czyli... Powiem ci, kto jest na dychę na minusie. Dychę na minusie? Mhm. Że najgorszy? Nie, nie pokazujemy. W sensie, mi, który się najmniej podoba z tych. Nie, pokaż, który ci się najbardziej podoba. Dobra, najbardziej mi się podoba, no mówiłem już ten. Ten, a dobra, a który ci się najmniej podoba? Najmniej podoba... Ten? A mówię, że fajnie w środku odzorowany. Ale jest fajny, bo jest starodawny, każdy ma inny typ. A teraz ja. Mi się najbardziej podoba ten i jeszcze ten, bo mi się te dwa bardzo podobają. Mi też się podoba. A tak najmniej w moim typie to jest... Nie, to tego. Jest... To jest który? No, powiedzmy... Nie, 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 ten nie. Nie ma takiego. Zresztą, drogi kolego, trzymajcie się cieplutko. Żegnamy was. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że wam się podoba odcineczek. Matchbox Rules rządzi. Widzimy się niedługo na następnym nagraniu. Zobaczcie, co zrobię. Dobra, no, o, wyłącz tak. Właśnie, dobra. No, dobra. Poczekaj. Uwaga. Poczekaj, to ja przyceluję. Poczekaj. Zrobimy inaczej, poczekaj. Pokazujemy cały zestawik, uważaj, bo spadają. I uwaga. 3, 4, dawaj.